stanowisku firmy AMC spotkaliśmy kolegę Cezarego Wójtowicza i właśnie o tym zegarze nam może powiesz troszeczkę satelitarnym, bo tutaj pewne nieporozumienia powstają wśród hodowców odnośnie jego używania. Tak. Mieliśmy kilka pytań. Hodowcy tak naprawdę odnoszą wrażenie, że mylą działanie zegara GPS-owego z zegarem radiowym, który do tej pory funkcjonowały na rynku. Generalnie do tej pory wszystkie zegary, które były na rynku, były to zegary radiowe. One pobierają sygnał... To tak zwane te zegary DCF. DCF, tak, ale to są zegary tak naprawdę, mylnie nazywane są satelitarnymi. Tak naprawdę one nie mają nic wspólnego z satelitami. Chodzi o to, że pobierają czas z Frankfurtu. To po prostu jest nadajnik radiowy. We Frankfurcie, tak jest w Niemczech. I ten nadajnik około 1000 km ma zasięgu, 1200 powiedzmy. U nas to jest trochę tak niekiedy, na północy jest dość słabo synchronizowane. I na wschodzie też zdarzają się dość duże problemy z tym zasięgiem tego działania. Powiedzmy sobie tak może Czarek, że to jest taki zegar, jak często mamy takie zwykłe, popularne zegary stołowe, domowe takie. Tak. I tam jest często taka malutka radiostacja. Funkcja automatycznego ustawiania, dokładnie. On się po prostu synchronizuje z tym wzorcem radiowym. Dokładnie tak. Natomiast ten zegar jest zegarem całkiem innym. Tak, i w tej chwili jakby na rynku funkcjonują dwa rodzaje zegarów radiowych, czyli zegar firmy HKW, który używany jest w systemach ESK typu Benzing, Bricon, Unicon, Vision również. To HKW to jest firma, która produkuje dla tych zegarów, dla tych systemów ten zegar. Tak jest. I można to używać i końcówką chyba tylko różnią. To znaczy tak, końcówką się różnią zegary pod Taurisa i Megasystem. Cała reszta ma ten sam standard. Natomiast tak naprawdę te zegary DCF zostały zaprojektowane przez firmę HKW do, zanim była era internetu, do synchronizowania komputerów właśnie z czasem z Frankfurtu. I tak jak mówię, chciałbym to troszeczkę przybliżyć, bo nasz zegar korzysta z systemu nawigacji satelitarnej GPS. Państwo na pewno macie dość dużo do czynienia z takimi systemami w samochodach, czyli tam jest troszeczkę inna zasada działania. Ten zegar, żeby prawidłowo odczytywał czas, żeby odpowiednio się synchronizował, on musi być w zasięgu, czyli musi widzieć niebo, tak się to mówi. Dlatego w samochodzie na podszybiu montowane są te systemy GPS i one wtedy jakby spełniają swoją funkcję. Ten zegar również wyposażony jest w taki sam moduł. Ten moduł pozwala na synchronizację właśnie z tymi satelitami GPS czasu wewnętrznego tego zegarka. I u nas jest w systemie taka zasada, że ważność tej synchronizacji, ważność tego czasu od momentu synchronizacji jest przez 6 godzin. Czyli po etapie synchronizacji, jeśli naciśniemy ten przycisk tutaj taką antenką i włączymy moduł GPS-owy, który się synchronizuje tutaj na zewnątrz, on sobie pobierze czas, pobierze sobie pozycję. Tak przez 6 godzin utrzymuje przez 6 godzin jakby będzie, znaczy on przez 6 godzin będzie mógł podawać do systemu ESK ten czas, jako czas ważny i prawidłowy. A później po tych 6 godzinach trzeba wykonać procedurę ponownie. Oczywiście jeszcze Czarek, bo tutaj, żeby koledzy nie mylili, tutaj ten zegar, pokaż go z tyłu, tutaj należy też włożyć baterię, co jest bardzo istotne. Znaczy, powiem tak, standardowo ten zegar jest dostarczany ze startówkami tak zwanymi, czyli są zwykłe baterie, paluszki. Natomiast sam zegar przystosowany jest do użytkowania z akumulatorami NiMH, które ten zegar umożliwia ładowanie ich, bo jest wyposażony również w ładowarkę. Czyli tutaj jest dlatego zaklejone, żeby ktoś nie włożył zasilania 12V w momencie, kiedy będą tu baterie. Po przeczytaniu instrukcji każdy powinien sobie te baterie wymienić na paluszki. Baterie, jeżeli są włożone, nie możemy w żadnym wypadku korzystać z tego ładowania zewnętrznego. Tak. Nie można podłączać ani tu, ani tutaj ładowarki. Co ważne jeszcze, że bo koledzy mogą pomylić, tutaj akumulatory, które są używane w tym systemie, są akumulatorami typu NiMH, czyli litowo-wodorowe. Tak jest. Nie używać litowo-jonowych. Dokładnie. Albo jeszcze jak stare, kadmowe były. Znaczy paluszki zazwyczaj, te paluszkowe akumulatorki są zazwyczaj NiMH. Tak. Natomiast żeby każdy na to zwrócił uwagę. To jest ważne, tak jak powiedziałem, ten system, ten zegar jest dostosowany do użytkowania z akumulatorami, które mają też napięcie znamionowe niższe, czyli 1-2V. Co powoduje, że czyli jeśli mamy 2, no mamy 2,4V. Bateria natomiast będzie 3,1V, bo to klasyczne odmienne klaszego ma 1,55V. Tak jest, 1,5V, w związku z tym
jest troszeczkę zafałszowany na bateriach pomiar stanu naładowania. Dlatego na bateriach, nawet jak bateria jest wyładowana, on pokazuje, że jest naładowany, co jest mylące oczywiście. Dlatego tak jak mówię, należy jak najszybciej wymienić w tych zegarach zasilanie na IMH i wtedy można normalnie ładować sobie przed koszowaniem czy przed operacją sczytywania czasu, przez godzinę ładuje się ten bateria i w tym momencie bez problemu można ten system wielokrotnie używać przez bardzo długi okres czasu. Także tyle chcieliśmy wyjaśnić, żeby po prostu hodowcy wiedzieli, że ten zegar zupełnie inaczej działa i dlatego też trzeba go ręcznie synchronizować, bo automatycznie synchronizowanie nic by nie dało, kiedy zegar jest na przykład w pomieszczeniu w szufladzie gdzieś zamknięty. Jeszcze zadam jedno pytanie, on końcówkę ma tutaj, zobaczmy z boku, popatrzmy, to jest gniazdo kanon 9-pinowy. Tak, to jest końcówka. Do jakich systemów to pasuje jeszcze innych? To jest tak, że nasz zegar został wyposażony w ten sam protokół, który jest używany w zegarach DCF firmy HKW, czyli jest zgodny praktycznie ze wszystkimi systemami. Co najwyżej wymiana końcówki do Taurisa i do Mega Systemu, żeby wymienić końcówkę. Tutaj, ale to u nas można ten kabel zamówić. Tak jak powiedziałem, ten zegar jest z dodatkowym kablem, dodatkowo dedykowanym do... Ten standardowy kabel jest do większości systemów, natomiast do Mega Systemu i do Taurisa trzeba by tą końcówkę tylko wymienić. Znaczy na razie koledze, dziękujemy. Dziękuję i na pewno bardzo. Jeszcze nieraz się spotkamy i zawsze o jakichś różnego rodzaju wątpliwościach, nowościach, o wprowadzanych nowych rozwiązaniach zawsze będziemy informować. Dziękuję, do zobaczenia. Bardzo. Witamy tutaj hodowców ze stoiska mistrza okręgu Wrocław, kolegi Grzegorza Cymera. Kolega nawet tutaj widzimy, chyba od siebie z oddziału wypożyczyłeś te kosze. Z okręgu, widzimy. Tych gołębi tutaj kolega już ma mało, ale na początku ich było dużo. Tutaj bardzo dobrze się chyba poszło tutaj targowanie, co? Tak, trochę było zainteresowanie. Tylko poprosił Grzegorza. Było zainteresowanie, dosyć duże. Kilka gołębi się sprzedało, trochę się sprzedało tych późnych z rozpłodu, ale zainteresowanie było ogólnie dosyć bardzo duże. Tutaj kolega Grzegorz, te gołębie, które zostały, to są tylko twoje czy innych jeszcze? Znaczy, z reguły większość jest gołębi moich, lotowanych, które są starsze, już wycofywane ze względu na prędkość, ale z wybitnych gołębi. Więc jeszcze tutaj kolega napisał, ma gołębie, zaufaj wspaniałym gołębiom z Lili Blau Diamond. Przybliżmy może te gołębie troszeczkę, na czym ty masz opartą hodowlę? Cała hodowla jest oparta na gołębiach od Ferdynanda Hackera. Są to gołębie ze złotego medalisty, wspaniałego gołębia Blue Diamond, który no, nie trzeba chyba reklamować, bo jeżeli ktoś zna dokładnie Janseny, to wie, że to są najwybitniejsze gołębie w tej chwili może na świecie. Tutaj zobaczmy tytuły, które masz tymi gołębiami. Ty zdobyłeś wielokrotnie tytuł mistrza oddziału, super mistrza oddziału, tu mistrza ziemi trzebnickiej, 27 razy pierwszy konkurs na oddział w ostatnich 3 latach. Postaramy się kolegę Grzegorza w najbliższym czasie odwiedzić, ażeby zaprezentować te gołębie, hodowlę. No i też tutaj rozmawialiśmy, kolega niedługo nam wstawił kilka gołębi na aukcję, żeby hodowcy mogli po prostu skorzystać też z tych ptaków. Ponieważ no, jest duże zainteresowanie na młode, także będę zmuszony uchować trochę więcej młodych, chociaż nie chowam dużo gołębi, ale no, obiecałem hodowcom, że tu przy udziale kolegi Krzysia Kłosa udostępnimy z drugiego lęgu po prostu tam 10 minimum, może 20 się uda. Staramy, tak jak mówię, się w najlepszym czasie kolegę Grzegorza odwiedzić i tego lęgu wstawić. Także na razie dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Tutaj na targach w Kielcach już spotykaliśmy na stoiskach, gdzie chodziliśmy, kolegę Jarka. Teraz mamy troszeczkę więcej czasu, żeby z nim porozmawiać. Kolega Jarek to hodowca, który w 2012 roku miał pierwszego gołębia w Polsce z lotu w Barcelona. Wtedy lot był, powiedzmy, tak najbardziej udany, gdyż te gołębie szły tylko 2 dni, to były drugie momenty wypuszczenia. W późniejszych latach wiemy, że były to ciężkie loty, natomiast ty ciągle w tych dalekich dystansach się specjalizujesz, tak? Tak, w tym roku włożyłem 5 sztuk na Barcelonę. Gołębie szły praktycznie pierwszy raz. Prosiłbym tylko trochę głośniej, bo troszeczkę jest biegł. Pierwszy raz były włożone gołębie. Miałem 40 samice w Polsce, 15 w strefie A. Dawałem też na lot Londyn, miałem 101 gołębia. Na lot Paryż miałem 24 samicę. Przyleciała w tego samego dnia co z Barcelony, także miałem podwójny sukces taki. No, ogólnie sezon miałem udany, mimo tego, że przerabiałem gołębniki, rozbudowywałem je. Troszeczkę na młode mi nie wyszło w oddziale, bo
bo tej gołębie miałem za słabo roztrenowane. Na stare lotach z gołębi starych skończyłem na drugiej pozycji wicemistrzowskiej. Przypomnijmy, który to jest oddział? 0360 Krośnieńsko-Gubiński. Także można zobaczyć wyniki, jak ktoś sobie tam miałby ochotę. W kategoriach też w miarę wysoko. Jeszcze brałem udział w trzech lotach gołębi młodych nagrodowych. Zdobyłem pierwsze miejsce w drużynie z lotu z Nabryk i szóstą drużynę. I jeszcze w locie okręgowym, ja jedyny od siebie z oddziału dawałem na lot okręgowy gołębi młodych z Pejny. Miałem 12 drużynę, mimo tego, że byłem odsunięty na południe, sam praktycznie jedyny gołębie musiały się przebijać z całego stada. Także sezon uważam za udany. Jeszcze zadam takie pytanie, bo wiem, że chciałeś w zeszłym roku organizować wspólny gołębie, bo się nazywa wspólny gołębie Zachód. Czy w tym roku to się podejmiesz tego? W tym roku już stawiamy gołębniki. I od przyszłego roku już zapisy będą na koniec tego realizowane chętnie. Na razie w tym sezonie jeszcze tego gołębika nie będzie? Nie, w tym sezonie nie będzie. Ale będzie też takie chyba loty z nagrodami, tam. Tak. Wcześniej w tym roku jakie loty były? To był lot Osnabrück, w którym wygrałem, ale ja ze względu na to, że jestem prezesem tego klubu, nie brałem udziału w organizacji lotu, bo ja sam lotowałem, nie chciałem, żeby były jakiekolwiek podejrzenia. I dużo ludzi wzięło misję w tym locie. Ile gołębi tam mieliśmy? Gołębi mieliśmy w granicach tam 700, nie było dużo. I to, ale ta gołębia była duża? Nie. Ile było to? 5 zł. 5 zł tradycyjnie, tak jak chyba wszyscy biorą. No, ale była fajna zabawa. A wielu hodowców wzięło udział? 700 gołębi to ile? Powiem Ci, Krzysiu, że nie będę teraz strzelał, bo... Ale tam na stronie internetowej informacja jest, wszystko jest. Jest gala zrobiona, było rozdanie, był poczęstunek, tak nawet. Tak, po prostu ta otoczka cała towarzyska. Tak. Fajnie się ludzie bawili, była pozytywna atmosfera. To właśnie o co chodzi w tym sporcie, żeby dokładnie z tego właśnie czerpać przyjemność, pożytek. Dokładnie. Ja chciałbym jeszcze dodać odnośnie tego wspólnego gołębnika, to chcemy troszeczkę zmienić zasady przyjmowania gołębi w ten sposób, że nie będziemy wymagali rodowodów od razu z góry, z tego względu, bo wiesz sam, Krzysiu, jak masz dobre gołębie, masz rodowód, te gołębie później mogą na przykład na... Ja nie chcę sam siebie podejrzewać, ale masz wgląd do bogatych gołębi, jakichś tam drogich bardzo. Wydaje się, że mogą, wybierać, dlatego będzie komunikat, że które gołębie dotrwają do finału, wtedy będą mailowane z tym, rodowody. Ja powiem szczerze, że ja z autopsji wiem jedno, że jest ciężko później te rodowody wydobyć, to ale się często Krzysiu na organizatorze mści tym, że po prostu... Przy sprzedaniu. Ja rozumiem, ale komuś... Zobaczymy, Krzysiu, jeśli komuś zależy na tym, żeby dobrze sprzedać gołębia i zareklamować sam siebie i swoją hodowlę, to ten rodowód dośle, no prawda? Także wierzmy, że... A z drugiej strony, że mówią, że może mogą być rodowody sfabrykowane. Jeśli mają być sfabrykowane, to mogą być w każdej chwili sfabrykowane, prawda? Rozumiem. Ale to na tym się opiera to zaufanie. Także na razie, dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.